Nazywam się Zygmunt Rolicz i w tym materiale pokażę Ci, jak jeszcze efektywniej szpachlować nosami. Coraz bardziej popularne jest szpachlowanie wałkami. Używam do tego celu wałków, które są tej mniej więcej wielkości, mają około 25-28 cm. Wykonane są z plastiku i włosia, włosia polamidowego albo polakrylowego. Jest to tanie rozwiązanie i dość skuteczne. Niestety są tutaj poważne dwie wady. Pierwsza wada jest taka, że takim wałkiem nie możemy nanosić wszystkich mask, czyli mask również tych proszkowych, czyli tych, które wiążą po 40 minutach, oraz to, że po jakimś czasie nawet najdokładniej myty wałek potrafi się zniszczyć, jego włosy ulega zniszczeniu. Co jest za tym rozwiązaniem? Rozwiązaniem jest wałek, który nie posiada włosów. Ten wałek, który trzymam w tej ręce, nie posiada ani jednego włosa. Ma długość ponad 40 cm, czyli jest dwa razy dłuższy niż wałek, który do tej pory stosowałem. Możesz nim szpachlować gotowymi masami, jak i masami, które są przeznaczone do mieszania razem z wodą. Mówię tutaj o takich masach jak Rigid Start, Sniad Start, możesz nawet tynkować glembanem, oczywiście tylko cienkie warstwy, ponieważ nie nanosi on zbyt grubych warstw. Nanosi za to warstwę o wiele grubszą niż wałek, który stosowałem do tej pory. Spójrz, jak to wygląda na przykładzie. Zobacz, jak wygląda taki zestaw na załączonym przykładzie. Zestaw taki składa się z wałka, przedłużki oraz wiaderka, do którego wrzucamy masę. Wszystko jest ze sobą dopasowane i kompatybilne. Zobacz, jak wiele czasu możesz zaoszczędzić, chociażby już na samym myciu takiego wałka.